Deska, 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 deska. Trzeba było nam wziąć wózek. Trzeba było jechać w dzień, a nie na noc. Trzeba było, a nie zdążyłam. Nie trzeba było się tak stroić. Ty też się stroiłaś. Ja? Wcale się nie stroiłam. Nie mogłam znaleźć rękawiczek. Deska, 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 deska. Na co się gapisz? Iwonka! Iwonka! Na samym środku drogi. Chcesz w zimie na rowerze jeździć? Jo, fajne. Daj głośniej. Może byś dziecko trochę przytrzymała? Teraz? Zawołamy go tutaj, czy jak zrobimy? Ja pójdę, a ty poczekaj tutaj z dzieckiem. Nowy pracownik mój na studiach. Mamy interes. Możemy wejść?
Możemy usiąść? Chłopiec czy dziewczynka? Chłopiec. Ładny. Jak ma na imię? Jeszcze nie ma. Władysław. Władysław? Kto teraz daje dziecku Władysław? No? Co to za interes? Ty masz na imię Władysław i on Władysław. Może być i Władysław. Kto powiedział, że nie? No i? Idą święta, Władek. To jest twoje dziecko i chcemy je ochrzcić. Michalina chyba ochujała. Jak to może być moje dziecko? Co wy gadacie? No, Iwonka, kto jest ojcem? Ty jesteś ojcem, to twoje dziecko. Wyjdźcie stąd. No już, obie. No już! No i co? Co ma być? Nic. Jak to nic? Daj mi dziecko. Co mówiłaś, no to daj! Co mówiłaś? Ja mówiłam, to ty mówiłaś! Ja mówiłam, że nie wiesz! Jak to nie wiesz, głupia? Jak można nie wiedzieć? Ja nie wiem! Będzie za godzinę czy coś takiego. Która teraz jest? Ała! Będzie za półtorej godziny. Lepiej iść, niż czekać na przystanku i marznąć. Mówiłam, żeby wziąć wózek. Deska. Chodź, Iwonka, nie gap się. Iwonka. Trzymaj. No. No. Ła, boli. Weź go już, bo mnie boli. Znowu się będzie prów nocy. Już nie mogę, chce mi się spać. Iwonka. Iwonka, miałyśmy porozmawiać. Śpię.
Mówię już. Miałaś powiedzieć kto? Nikt. Mówiłaś, jak to nikt? No mówiłaś, że powiesz. Mówiłam. Gorąco, za bardzo napaliłaś. Powiesz, Iwonka? Obiecałam tatusiowi, przecież wiesz. Weźmiemy wózek? Po co wózek na śnieg? Pędzelek. Co pędzelek? Jaki pędzelek? Iwonka? Pomóż, Wituś. Przecież wiesz, że całe pieniądze poszły na twój grób, no i na wózek. Tyle mamy do twojej renty, co w sklepie na szmacie to robię. Władek pomagał, ale teraz to taki dobry, że nawet nie chciał z nami gadać. Ty się, Wituś, ciągle gniewasz, że mały ojca nie ma. Ale przecież wiesz, że Iwonka jest trochę nie tego i uparta tak samo jak ty. A ja się w tym wszystkim nie mogę połapać. Iwonka powiedziała, kto? Przez sen się wygadała. Znajdziemy go i małego na święta ochrzcimy. Tak jak ci przysięgłam. Tak jak trzeba. Żeby się już więcej nie wstydzić. Bo już dosyć dla nas tego wstydu, Wituś. Dosyć. Się Blaszka. Pan Blaszka. Chodź tutaj. Jak on wygląda? Taki normalny, tylko włosy ma tutaj takie długie. I zobacz, czy on tam jest i przyjdź mi powiedz. Ja zostanę tutaj z wózkiem. No idź! Tylko przyjdź zaraz! To teraz chciałbym wypróbować, jak się to poszło z muzyką. Albo nie, najpierw puśćcie kawałek samej muzyki. Weź tam, popraw te światła, żeby one tak ładnie padały na tym swoim. Teraz tak, sianko. Zamykam. Pamiętacie naszą koleżankę? Pamiętamy, to nasza koleżanka Iwanka. Chodź, zobacz. Chodź. Wszystko zrobiliśmy sami, na zajęciach.
Pamiętasz jeszcze nasze zajęcia z plastyki? Mhm. A świętych? Figury są stare, zabytkowe. Odnowiliśmy je woskiem i werniksem, żeby nabrały blasku. Piękna żabka, prawda? Bardzo piękna. No to co? Zdejmij kurteczkę i do roboty. Nie mogę. Zaczekaj. Coś ci pokażemy. Włączcie. Miałaś wracać zaraz. To on? Jestem matką Iwonki. Wiem, pamiętam. Szkoda, że pani córkę ze szkoły zabrała. Panu szkoda? Mnie nie szkoda. Była uzdolniona. Na swój sposób. To po co pan ją po 2 lata w tej samej klasie zostawiał? Ja zostawiałem? U mnie zawsze miała dostateczny, albo dobry. No właśnie, dobry. To dlatego pan jej dziecko zrobił? Jak to? Co pani mówi? Jakie dziecko? Ja zrobiłem dziecko? Dziecko drogie. Nie w kościele. Przejdźmy do zakrystii. Proszę bardzo. Proszę. Uśmiechnął się. I co z tego? I co, może mam się teraz pobrać? Tu nie chodzi o pobieranie. Idą święta. Chłopca trzeba ochrzcić. Dać mu imię po ojcu. Proszę bardzo. Mogę być ojcem, ale chrzestnym. Alimenty? Sama dziecko nie utrzymam. Jak ktoś zrobił, niech teraz płaci. Ojcostwa można dowieść. Teraz proste badania udowodnią to w 100%. To jest wyraźne pomówienie. Popatrz mi w oczy, drogie dziecko. Czy ty to sama wymyśliłaś? Czy też może twoja mamusia? Czy ona w ogóle wie, skąd się biorą dzieci? Jak ma nie wiedzieć? Przecież to ona urodziła. Druga. Jesteś matką, droga córko. Wiesz, że przecież kobieta i mężczyzna są razem. To znaczy, kładą się razem i łączą w miłości, aby w tym zespoleniu dać początek nowemu życiu. Czy tak było z mężczyzną, którego tu widzisz? Przecież mówiłaś mi wyraźnie. Ona jest trochę nie tego, proszę księdza. I trudno coś z niej wydusić. I przecież mówiłam wyraźnie, że to on. A teraz ksiądz ją próbuje przekabacić tym swoim mówieniem. Ja próbuję tylko ustalić prawdę. Akurat, tak samo jak ksiądz nie chciał mojego męża z pogrzebem pochować. Rozumiem pani żal, ale on był samobójcą. Takie jest prawo. Prawo? Gdzie indziej by był bohaterem? To nie on. Coś ty powiedziała? To nie Pędzelek.
Żeby nie to, że jesteś niespełna rozumu, to bym cię razem z tym bachorem z domu wygnała. Takiego wstydu narobić, jakby wszystkiego jeszcze było mało. Żeby tatusiowi nie przysięgła, to byś w komórce zamknięta cały dzień siedziała. A mogę siedzieć, proszę bardzo. I tak zrobię, będziesz siedzieć, dopóki wszystkiego nie powiesz. Wózek. Kogo zostawiłam? Złodzieje! Nawiecki wózek ukradli! Nowiutki wózek, który pieniędzy kosztował. To ty żeś się uparła na nowy wózek. To przez ciebie! Miałeś zaraz wracać, a ty co? Musiałam wejść do środka. Jakby wróciła, też byś weszła. Ale bym wózek wzięła. Trzeba było od razu wziąć. Poczekaj. Jak wychodziłyśmy, to był przy furtce? Spod kościoła już kradną i na takich to kary nie ma. To te gnoje ze szkoły! Oddajcie wózek, gnoje jedne! Był w krzakach za śmietnikiem. Przecież żeśmy tam szukały. Wezmę go do warsztatu na trochę i będzie jak nowy. Dobrze, że nie podali pokrowca. Jezus Maria. Głos trzeba naprawić. Trzeba, tylko kiedy? Nikt ci tu nie przyjdzie. Kto ci to naprawi? Ten co wózek. Matuszek? No. On za mną latał. Co? Matuszek latał za mną, zanim jeszcze za tatusia wyszłam. On był kolarzem, takim prawdziwym. W wyścigu pokoju miał jechać. Wypić to lubił. I nawet potańczyć. Ale taki jakiś był. W końcu wypadek miał. Samochód rowerem walnął. Kiedyś się z tatusiem o mało nie pobił. Ale jak się tatuś pod pociąg rzucił, to trumnę niósł z innymi równo, pod samiutki cmentarz. Chociaż na kolei nie robił. A jak ma na imię? Czekaj, jaką ma na imię? Zawsze tylko Matuszek, Matuszek. W końcu za Bożenę się wydał. Coś przyjechało. Nic, pewnie złą kradną. Iwonka, pamiętasz o tym, co ksiądz mówił, że mężczyzna i kobieta... No... O miłości w ogóle. Kiedy? No, w zakrystii. O tym, że muszą się razem położyć i kochać ze sobą, żeby mieć dziecko. Potem miała matak i nie wszystko pamiętam. Mówiłaś mi kiedyś, że to wszystko wiesz. No bo wiem. A kto się z tobą kładł? Tego nie wiesz. Znowu się zlał, już drugi raz. A ten pędzelek kładł się z tobą? On się przeziębi, a potem znowu się zleje. Iwonka, ja się nie denerwuję.
I ty się nie denerwuj, dobrze? Powiedz mi, kładź się z tobą. Nie. No to co robił? Trzymał. Jak się trzymał? Pokaż. I co? Nic nie robił? Macał. Pokaż jak. A tutaj? I macał cię tutaj? I nie wsadzał ci tutaj swojego? Nie wsadzał, już kiedyś pytałem. A inni? Jakiś chłopak, chłop, nie wsadzali ci? Nikt, do jasnej cholery! Nikt się nie ruchał! Nie pierdolił, nie wsadzał ci chłopak do środka! Może jak miała matki, dlatego nie pamiętam. No, który chcesz? Ja wiem, śledzie szalone poproszę. Ten? Ten? No to weź go sobie. Zapłacę, jak dojdzie kolejka. Po co to, Matuszek? Pieniędzy masz za dużo? To nie kosztuje dużo. Nie chodzi nawet o pieniądze. To, że się zaziębi i pokarm straci. I to mleko, i to mleko. A co to? Wesele się we wojsku szykuje? Czy chrzciny? Nie chrzciny, tylko wigilia. Wesołych świąt. Co za długo, koty? Chcecie, żebyś pana kapitana wkurwił? Stój! Zimno. Czy jest Żurek? Żurek, taki w butelce albo w słoiczku. Nie wiem, jakie to macie zwyczaje. Butelka, słoik. No, Żurek. Barszcz. A, barszcz. Jest. Ostatnia butelka. Do widzenia, wszystkiego. A więc jednak butelka. Dwa chleby, proszę. Jedziemy z żoną na święta, do Austrii, na narty. I żona uparła się, że musi być Żurek. A to już chyba ostatni taki sklep przed granicą. Co to za święta bez Żurku? Byłem już w tylu krajach w Europie i na świecie, ale nigdzie nie mają Żurku. Jasne, mają tam jakieś te swoje specjały, ale nie Żurek. Więc myślę sobie jadąc, jak tu nie kupię, to już nigdzie. Zimno. I wezmę jeszcze kawałek kiełbasy, ale dobrej. Czy macie tu jakąś dobrą kiełbasę? Jest. Po 6 zł. Nie. No, jak kiełbasa kosztuje 6 zł, to nie może być dobra. Butelkę wódki, poproszę. O, a jest. Pardon. Denerwuje się małżonka, bo wieczorem mamy być w Alpach. A mnie się tu tego Żurku zachciało. Jeszcze zapach pomarańczowy. No i zaloda. A! I jeszcze Żurek.
Butelkę żurku. Na co proszę? Tak otwierasz i tak zamykasz. Spróbuj. No spróbuj. Nie, tu jest zamek, nie trzeba się szarpać, tylko pociągasz tutaj, o. Na zakupy wam dorobię. No. Już, już, dziecko, obudziliście. Bożena ma pierzynkę do wózka. Przyjdźcie do nas przed Wigilią. Weź. Zrobicie sobie barż na święta. Bo w naszych stronach nie jada się żurku, tylko barż. Żeby się znowu nie walnął. Trzeba kupimy. Przypominam, że przy zakupie powyżej 500 kg. Co to jest? Możemy odebrać w kasie promocji. Pieluchy jednorazowe. Żeby nie prać. Która może stać się w ten sposób miłym prezentem podświątecznym. Chodź na spożywcze, kupimy ci owoce. O, nie chcę jedzenia! Chcę jakiś prezent. Jedzenie możemy dostać w naszym sklepie. Powinnaś mieć taką z guzikami. O. A jak nie karmię, to co wtedy? Zobacz, byłaby pod kolor wózka. Tatuś na pewno by mi kupił.
Tym harcerz idzie z wolna, stokrotko witam cię. Twój urok mnie zachwyca, czy chcesz być mą, czy nie. Twój urok mnie zachwyca, czy chcesz być mą, czy nie. Czy nie, czy nie. Iwonka? Iwonka, śpisz? Wejdź, Władek. Dzieciakiem to Iwonka wymyśliła. Iwonka, Iwonka. Akurat ona ci coś powie. To tobie tak odbiło? A co miałam myśleć? Przychodziłeś do mnie, przychodziłeś i nagle przestałeś. Bo mam żonę i dzieci, to przestałem. Akurat jak się okazało, że Iwonka w ciąży. Akurat wiedziałem, że ona w ciąży. A myślisz, że przedtem to nie widziałam, jak na nią patrzysz? Jeszcze Witek żył. Coś ci się, Halina, z głową porobiło. Dla niej jestem wujek. I tyle. A ty się weź w garść. Bo głupiejesz. Sama już nie wiem. Czasem myślę, że Witek to przeze mnie pod pociąg skoczył. Jak przez ciebie? Przecież wszystkim rozpowiadał, że się pod ostatni pociąg rzuci. A ten mundur kolejarski. Biało-czerwona szarfa. Głupi i tyle. Ty tak o nim? Przecież on to dla ludzi. Wszyscy się biedy bali. Sam na kolei byłeś, zanim się za przemyt wziąłeś. Jakby tu jeszcze pociągi chodziły, też bym się rzuciła. Dlaczegoś ty, Halinka, wtedy za Witka wyszła, a nie za mnie? Zupełnie by było inaczej. Gówno, że byliśmy wtedy w łodzi. Ładny ten smog. Sama wybrałaś? Dobry żurek. Z grzybami. Na Wigilię będzie lepszy.
Akurat dojdzie. Głos nawalił. Co? Głos w telewizorze. Umiesz naprawić? Umieć bym umiał, ale chyba dopiero po świętach. Matuszka poproszę, to naprawi. Matuszka? Naprawił Iwonce wózek, a żonę ma tak samo jak ty. Serwis wezwijcie. A po majstroklepkach się nie proś. Małemu też coś kupcie. Od wujka. I przyjdźcie do mnie. Do smażalni. Dam wam ryby na Wigilię. Przecież o Władku od razu jak z nim poszłam i sam wiesz najlepiej, jak to było. Zamokły. Władek to dobry człowiek, Wituś. I znowu nam teraz zaczął pomagać. A z tymi chrzcinami to nie wiem, czy do świąt zdążymy. I nie patrz tak na mnie, Wituś, bo już sił nie mam. Czekać na nich, czy podać? Chłopak czy dziewczynka? Chłopak. Dobra ryba, świeżutka. Jedz. Ta, co poszła z panem Władkiem, to twoja matka? To dla was mam ryb nałapać. A chciałabyś zobaczyć, jak je będę łapał? Tu, w hangarze. To moglibyśmy go zabrać ze sobą. Popatrzyłby sobie. On śpi. To jeszcze lepiej. Zamkniemy drzwi i nic mu się nie stanie. Chodź. Tyle ryb jeszcze nie widziałaś. Zimno. Zaraz będzie ciepło.
No. Które wybierasz? Ta będzie dobra? Nie wiem. Masz rację, lepiej złapać parę mniejszych niż taką krowę. No pokaż, która? Ta. Teraz druga. No? Chcesz sama złapać? Wybieraj. Ta będzie w sam raz. Jeszcze raz, jeszcze raz. Jeszcze raz. Aha, przestań, to boli. Zaraz przestanie boleć. Bo zawołam mamę. Nie przyjdzie. Robi teraz z panem Władkiem to samo. Ała, tato! Ja znam was. Małe suczki. No co, z żołnierzami ze strażnicy się prowadzacie jeszcze z tornistrami na plecach? Wtedy nie boli, co? Nie boli. A! Jezus Maria! Zrobił ci coś? A jakbym zrobił, to co, Pitka? Nic zbydła to... To się nie wymyśli! Byłaś. Jak się z żołnierzami prowadzała, to dobrze było, tak? A sprawdzaliście? Czy się dzieciak nie urodził w mundurze? Potrącę cię za ryby, które wygniotłeś. I wynocha. Pokroić się od razu. O Jezu, ja tylko mówiłam, że zabić nie umiem, a ty wszystko sam zrobiłeś. Kto to zje? My dwie tylko jesteśmy. Do zamrażalnika włożysz. Albo do miski przykryjesz cebulą i na mróz. Kiedy się to sprowadzacie? Na wiosnę. Łby ci zostawiam do galarety. Jesteś dobry człowiek, Łódź. Mam jeszcze w domu tą wełnę. Wyreperuję ci go. Do roboty go już tylko zakładam. Łódziu, nie zawiózłbyś nas do strażnicy? Gdzie? Pytałam ją. Pozna go. Kogo? No tego żołnierza, co jej dziecko zrobił. Ty się, Kalina, doigrasz. To jest wojsko, Władziu. Tam są mężczyźni, potrzeba mężczyzny, żeby z nimi rozmawiać. To nie jest wojsko, to są łobuzy. To ty byłeś łobuz, Władziu. Oni tylko granicy pilnowali. Po nowym roku. Obiecałam Witkowi dziecko na święta ochrzcić. Przez was straciłem pracownika. Dzisiaj jeszcze muszę znaleźć kogoś, żeby tego wszystkiego pilnował. A jutro? Jutro mnie już tu nie będzie. Wyjeżdżam. Święta? Całą rodziną wyjeżdżacie? Dokąd jedziecie? Za granicę. Do Austrii, na narty. Ty? Weź ze sobą Żurek! Co? Daleko
Idziemy do ojca dziecka. Daleko do strażnicy? 3 kilometry. A to nie ten? Nie wiem, bo jest w mundurze. Ten to co, bez munduru? No i to nie ten. To ile pani córka ma lat? 15. Ale teraz mam mleko, bo karmi. To wygląda na więcej. Skąd ta pewność, że to ktoś z mojej kompanii? Tu nie ma innych żołnierzy w okolicy. Więc mówisz, że któryś z tutejszych żołnierzy jest ojcem? Nie umiesz mówić? Umiem. A rozpoznasz go? Poznam. Drogie dziecko. Czy to był gwałt? Tak. Pan oficer jest księdzem, prawda? Moja córka jest trochę nie tego, a ja obiecałam mojemu mężowi świętej pamięci, że ojca odnajdziemy i na święta małego ochrzcimy. Ale ona pozna, kto jest ojcem, na pewno pozna. No dziecko musi mieć jakiegoś ojca przecież, prawda? Coś takiego. Przyjechałem tu z wizytą wigilijną, a tu coś takiego. Ksiądz nie zna tych ludzi. Jakaś pomyłka albo złośliwa prowokacja. Musimy to wyjaśnić. Szeregu wystąp. Ten. Ten żołnierz? Nie słyszy. Ten. Znasz tą dziewczynę? Nie znam. Nigdy jej nie widziałeś? To znaczy, widziałem ją ze 2 razy. Gdzie? Raz w autobusie i raz w sklepie. Widzę, że dobrze pamiętasz. Podobała mi się. Jej matka twierdzi, że ma 15 lat i jest
niedorozwinięta. Wiedziałeś o tym? Nie. Podobno zrobiłeś jej dziecko. Ja? To niemożliwe, panie kapitanie. Ona twierdzi, że ją zgwałciłeś. Ojcostwo można udowodnić. Jak kłamiesz, oskarżą cię o gwałt na nieletniej. Będziesz siedział. Nie kłamie, ja przecież... Panie oficerze, po co tyle kłopotów? Żeby ochrzcić dziecko i dać im je po ojcu? Nie chodzi o chrzest, tylko o gwałt. Panie kapitanie, to jest kot. Jak długo służysz? Dopiero 6 miesięcy. Skąd jesteś? Z Warszawy. A ty? Byłaś kiedyś w Warszawie? No to kiedy on cię zgwałcił? No i widzisz, warszawiak? Nawet się nie zaruchałeś. Już byś miał dzieciaka. Mówisz, kocie, że ci się ta mała podoba. Iwonka, zaczekaj! Chrzest, chrzest, wszystko przez ten chrzest! Ciągle tylko chrzest i chrzest! Nie chcę tego chrztu! I tego dziecka też nie chcę! Chodź, chodź, pogodzimy się. Chodź. W końcu na święta zostałyśmy bez głosu. Ubiera się, zaraz idziemy. Weźmiemy żurek. I rybę też weźmiemy.
Chodź, zapniesz mi stanik. Koszyk się w wózku zepsuł. Biedne dziecko. Nie możemy nikomu powiedzieć o tym, co się stało. Tyle wstydu na nas spadło. Ała! Najpierw śmierć tatusia, potem twoja ciąża, dziecko nieuchrzczone, a teraz jeszcze to. Nikt nie może się dowiedzieć. Słyszysz? Dobrze. To będzie nasza tajemnica na śmierć i życie. Dobrze? Nawet tatusiowi byśmy nie powiedziały, jakby żył. Dobrze. Żeby się czasem dzisiaj nie wyrwała. Ty wiesz, co to tajemnica na śmierć i życie? Wiem. Mam już jedną tajemnicę na śmierć i życie i do tej pory jeszcze nikomu nie powiedziałam. Masz już? Z kim? Z tatusiem. Z tatusiem tajemnicę? Jaką tajemnicę z tatusiem? Potrzymaj. Dziwonka, nie bój się, Matuszek zapraszał. Przecież się nie boję. Bożena! Dziewczyny przyszły po pierzynkę. Ona nie ma jeszcze 16 lat. Karmi piersią. No i życie, życie. No do zdrowia. Mój Witek nie pił, to i ja nie umiem. Tylko z tego wszystkiego palić zaczęłam. Masz. O mój Boże, zapomniałam, ja też coś mam. To na Wigilię. Ryba. I żurek. Znaczy się barszcz. To dobra pierzynka, nowiutka. Co roku na strychu wietrzona. Jak ma na imię? Jeszcze nie ma. Nie ma? No to kiedy chrzciny? To on jest ojcem. Jego ojcem? Tak, ty jesteś ojcem. Spokój, Iwonka. Dziewczyno, ja mam swoich czworo. Sama nie wiesz, kto z tobą spał. Ja z nią spałem. Ale spałem. Byłem tak pijany, że od razu zasnąłem. Idziemy, Iwonka. No to chyba nie moje. Mój Boże, dlaczego ty jej nie pilnowałaś? To wszystko twoja wina. Bez pół litra nieraz bierosz. No, pani Matuszkowa, trzeba coś postawić. Dosyć tego picia. Idźcie już do domu, zaraz Wigilia, no. Idźcie już. Mało macie roboty w domu. Iść, już. Zaraz, zaraz, chwila. Ja jestem ojcem tego małego. Czyś ty oszalał? Ty nie możesz mieć dzieci. Wszyscy wiedzą, że miałeś wypadek, że nie możesz...
moje dziecko. I wiem, co mówię. Przecież... Siadajcie. Moja Bożena to dobra kobieta. A już mówili, że nie jebek. Oj, życie, życie. Damy mu na imię Wituś. Tak jak miał twój Witek. A mówiłem, będą chrzciny. No co ty? Płaczesz teraz? Halina. Iwonka. No bo jeszcze do tego wszystkiego koszyk się przy wózku zepsuł. No to co z tego? Zostawi się wózek, to go zreperuje.